Przez jakiś czas wydawało się, że Black Ibe powoli odchodzą w zapomnienie. Całe szczęście tak się nie stało i dzisiaj będziemy rozmawiać o Black Ibach. Dzień dobry, Kociokwi. Piwny głos w waszych domach. Black Ibe. Pamiętam parę lat temu, jak walczyłem mocno z nazwą Black Ibe i nawet w multitapach, w których pracowałem, jak mieliśmy jakąś Black Ibe na kranie, to w stylu pisałem India Black Ale. No bo jak może być Black India Pale Ale? Czyli czarne, indyjskie, jasne ale? To czarne czy jasne? No nie miało to sensu dla mnie. Ale od tego czasu trochę się zmieniło. Ipe już nikt nie rozwija skrótu IPA. To praktycznie już jest, to jest słowo. Samo słowo IPA i teraz Black IPA, dobra, no ma sens, już nie ma co z tym walczyć. Trzeba pić. A Black IPA to, znaczy kiedyś też India Black Ale albo Cascadian Dark Ale, tak kiedyś też to nazywano, do momentu, kiedy się browary zorientował, ej, ale Cascadian Dark Ale, nikt nie wie, co to jest, a jak napiszemy IPA, od razu sprzedaż tak poszła. Wszystko, co, tak jak Pale Ale, które były hipotezy, że w pewnym momencie browary stwierdziły, że zamiast pisać Pale Ale, napiszą Session IPA, robiąc praktycznie takie samo, no troszeczkę więcej chmieli, od razu tak sprzedaż. Milkshake IPA, cokolwiek IPA. W Polsce pierwsza Black IPA pojawiła się w bodajże 2012 roku, kiedy debiutował Ale Browar. I debiutowali właśnie z trzema piwami: American Imperial Rowing Jack, Wheat Beer Lady Blanche i Black Hope, tak bodajże się nazywała ich Black IPA. Do uważania w ogóle Black Hope'a przekonał ich Marek Puta z Piwoteki. No i Black IPA była wtedy fajna, bo ciemna, gorzka, dosyć wytrawna, no fajne piwo. I tak czas mijał, IPy robiły się coraz słodsze. I to nie tylko w Polsce, no bo boom na Hazy IPy zaczął się przecież w USA i rozlał się po całym wszechświecie piwnym. Natomiast długo mam wrażenie, że Black IPy się opierały temu. One się nie robiły słodkie, one były... To była IPa dla starych ludzi. I wciąż jest. I w ogóle jest hipoteza jednego blogera angielskiego, piwnego, Johnny Garretta, który obserwuje, że Black IPy zaczęły się, przez ileś tam lat były coraz popularniejsze, następnie tak 2015-16 przestały być ważone, na przykład Stone miał bardzo fajną Black IPę, Firestone Walker miał fajną Black IPę, ale jedni i drudzy zrezygnowali i podobno było tak, że jak Stone ogłosił, że już tego nie będą ważyć, to oczywiście oburzenie w internecie, na Twitterze, wiadomość, dlaczego takie dobre piwo. I piwowar mówił, że kiedyś rozmawiał z człowiekiem, który właśnie zarzucił, ale dlaczego już tego nie ważycie, było takie dobre, mam. A kiedy ostatnio kupiłeś? Rok temu. I widzisz. Więc wszyscy tak, że takie dobre, ważcie, ale nie kupujemy i jest efekt jak jest. Natomiast jak się okazało, tak spadało, Hazy IPy idą tak, Black IPy tak. I na początku 2021 się okazało, że Black IPy zaczęły iść w górę. Podobno na Antapcie w styczniu 2021 było prawie 3000 nowych Black IPy. Tak Johnny Garrett podaje, jakby co to? Nie, wymyśliłem. I następuje renesans stylu. Ale dlaczego? I to jest w ogóle fajna hipoteza i to jest ciekawy temat i ktoś na pewno zrobi kiedyś doktorat z tego. Jak się zmieniły zakupy piwne w czasach covidowych, kiedy nie można było wychodzić. I jest hipoteza, że ludzie zaczęli pić z powrotem Black IPy, bo przypominało im to te dobre czasy przed pandemią. Że kiedyś to było, że wracamy do tego, co było kiedyś, co było fajne, bezpieczne. No takie nasze happy place, no nie? Piwne. No jest teraz COVID i jest generalnie tak średnio fajnie na świecie, więc chcemy sobie wrócić do tego, co było kiedyś, przypomnieć sobie te smaki, które piliśmy, kiedy wszystko było beztroskie i piękne i w ogóle wszystko było piękne i kwiatki rosły i piwo było gorzkie. Więc jest taka hipoteza i dlatego Black IPy wracają troszeczkę do łask. No i Polska. W Polsce
Black Keepy nigdy nie były bardzo popularne, ale był taki moment parę lat temu, że no, raz na jakiś czas zawsze coś było, zawsze coś na sklepowej półce się udało trafić. Później, no tak ze 2-3 lata temu, myślę, był taki moment, że na Black Keepy trafić było naprawdę ciężko. I jednak w zeszłym roku, może to też związane z tym, że przez zamknięcie lokali, browary, zamiast robić po prostu to, co się sprzeda od razu, najszybciej rotujące piwa, zaczęły, okej, okay, może zrobimy coś, co może musi dłużej leżakować. W USA taki trend był i wiele browarów kraftowych właśnie zaczęło wtedy robić lagery. Bo mówili, że zwłaszcza ci, którzy mieli brewpuby z niewielką sprzedażą poza miejscem ważenia, że no, okej, okay, no mamy te tanki, nie musimy teraz nie robimy już IP tak dużo, bo one nie schodzą tak szybko. No, zróbmy coś, co musi dłużej leżakować. Zróbmy coś, co chcieliśmy zawsze zrobić, na przykład pojala. Im też sprzedaż zeszła, więc stwierdzili, że mogą zrobić pewne rzeczy, o których myśleli, ale nie mieli na to czasu. Wzięli płatki żytnie, sami je opiekali i użyli ich do ważenia imperialnego porteru. To jest projekt, który właśnie chcieli zrobić, który wiedzieli, że zajmie dużo czasu, a w momencie lockdownu, w pandemii mieli dużo czasu, więc mogli zrobić. Aż mi zaschło w gardle od tego gadania. Więc mały przerywnik na nalanie i będę gadał dalej. No ale ponieważ jest 2021, czy 2022, no i Hazy IPy, DDH IPy i to wszystko dominuje, to mam wrażenie, że Black IPy, które teraz są dostępne na rynku, to już nie są takie Black IPy jak parę lat temu, tylko to już jest takie połączenie idei Black IPy z ideą Hazy, DDH, New England, whatever IPy. Więc to są, no już nie tak gorzkie, tak wytrawne. Są DDH, są, nawet widziałem Hazy Black IPy. Połączenie tego, co na rynku. Hazy Black IPy, pamiętam, że nawet kilka lat temu się pojawiła już. Browca zrobił. No ale to było jednorazowy wybryk chyba. Tak. Natomiast teraz, w ogóle tych Hazy Black IP, czy nowofalowych Black IP, jest całkiem sporo. Te dwie, tak, oczywiście. Tutaj cześć brat DDH Black IPa i Funky Floyd Triple Black IPa. Ale jak teraz pójdziecie do sklepu, czy ciężko powiedzieć, co teraz, w tym momencie, jak to oglądacie, ale w momencie, kiedy nagrywaliśmy, pójdziecie do sklepu, mówicie, te dwa piwa, tak, jak najbardziej. Ale browar ostatnio wypuścił Black IPę. Jest dostępna Black IPa, ona jest chyba triple albo double z Nepomucena i jeszcze wcześniejsza Black IPa, triple czy double z Nepomucena też może gdzieś jeszcze być dostępna. Piwne Podziemie ma Black IPę. Wiem, że Perun ma Black IPę. Pinta zapowiedziała, że lada chwila będzie i dostanę po premii za to, że zapomniałem, że Palatum właśnie wypuszcza Black IPę. Palatum wypuszcza Black IPę, oczywiście. No i generalnie trochę tego jest. Jest z czego wybierać. Browar Przełom regularnie waży Black IPę. No, jeżeli chciałbym mieć na kranie Black IPę, no to mieć ją regularnie może nie być takie proste. Ale mam wrażenie, że więcej jest teraz Black IP niż Milkshake IP. No to na pewno. No, dominują tutaj aromaty żywiczne, chociaż widzę, że na etykiecie zapowiadają słodkie owoce, mango, pomarańcza, pomelo, melon. Szczerze mówiąc, tych owoców tutaj nie czuję. Ja też nie, żywica. Co mnie cieszy. Mnie też. Ja mam cały czas... To też pewien problem jest Black IPy, że aromaty nowofalowych chmieli tak średnio pasują do ciemnego piwa. Nie, myślę, że to mogłoby być fajne. Trochę na zasadzie... Kontrastu. Co? Mówię, kiedyś... Czy dalej się toczy taka dyskusja, jaka jest idea Black IPy. Czy to jest piwo ciemne, ale ono ma smakować jak jasne, tylko wygląda jak ciemne? Czy bardziej ma iść w stronę paloną? Myślę, że raczej odpowiedź najwięcej punktowana powinna być taka, że to jest IPA, która jest ciemniejsza, ale gdzie nuty tych ciemnych, palonych słodów są zredukowane do minimum. Bo jeżeli ona byłaby mocno palona, no to już jest American Stout, American Porter, Robust Porter. To jest inny styl. Więc używa się tutaj karafy,
Używa się palonych słodów nie w czasie całego zacierania, tylko się daje je na filtrację. Można dobarwić cynamarem, który jest ekstraktem z palonych słodów, który prawie nie wnosi smaków żadnych. Więc no, nie, już nie mówię, że farbką plakatową, nie, bez przesady. Ale generalnie idea jest taka, że ważymy piwo, ważymy IPę i staramy się ją zrobić jak najciemniejszą, jak najmniej tych spalonych kawowych nut wnieść, ale chociaż troszeczkę, bo jednak troszeczkę tutaj pasuje, ale nie za dużo. No i dzięki temu taka Black IPA jest bardziej pijalna, jakby była mocno palona, trochę mniej pijalna by była. Mhm. Więc no, idealna. I wciąż jednak Black IPA mają goryczkę. I są dosyć wytrawne. No bo to jest dosyć wytrawne. Jest wytrawne, ale z goryczką jest tak sobie. Mhm. No przydałoby się zdecydowanie więcej goryczki. I tutaj już w smaku te palone słody są wyraźne. Mhm. No to jest. Smakuje tak trochę... Trochę kawowe. Tak, troszeczkę kawowo. Może nawet bardziej kawa zbożowa niż taka no, prawdziwa kawa. No, może tak być. No jakby było więcej goryczki, byłoby fajnie. No ale to my. Zawsze więcej goryczki jest lepiej. No ale ogólnie jest całkiem okej piwo. Mhm. No i cieszę się, że jednak aromaty poszły bardziej w stronę żywicy niż słodkich owoców. Ja bym w sumie chętnie powąchała sobie takie słodkie owoce w Black IPA. My to bardziej cytrusy, taki grapefruit, cytrusy, pomarańcze. Ale to takie mam wrażenie, że trochę standardowe. To był taki chyba, była taka Black IPA z trzech kumpli. Specjalna jakaś. A, tak, Black Cyl z zestem chyba to był? Chyba tak. Mhm, no to było fajne. A, no oczywiście Black Cyl jest prawie cały czas dostępny w sklepach i teraz jest jeszcze Double Black Cyl. Natomiast oczywiście Funky Fluid podchodzi do tematu Black IPA po swojemu, czyli bardziej imperialnie. To jest Triple Black IPA z dodatkiem kawy Bolivia Don Carlos z Larni Hype i soli hawajskiej. I tak jak biorę w ciemno, miało 15 ekstraktu, 6 alkoholu, to mamy 24 i 10, więc już tak. Parametry imperialne. Uj, nawet goryczka 3 na 5. Jest troszeczkę jaśniejsze niż to biorę w ciemno. Mhm. No jest takie zmętnione. Mhm. I to jest pewien problem technologiczny przy Black IPA-ach. No bo jeżeli ważymy stout, porter, zwłaszcza stout, to tych palonych słodów dajemy dużo. Więc piwo jest czarne, takie ma być i jest pięknie. Natomiast przy Black IPA, kiedy chcemy jak najwięcej barwy, ale jak najmniej smaków i aromatów z tych palonych, to musimy jakoś to zbalansować. Więc część Black IPA jest taka ciemnobrązowa IPA bardziej. No zależy oczywiście od tego, ile nalecie do szkła i jak duże szkło i jakie światło, ale w stylu się pewnie mieści, natomiast ja lubię, jak jest ciemniejsze. A czy nie było kiedyś czegoś takiego jak Brown IPA? Brown IPA to już całkiem zdechło, ale Brown IPA nigdy nie była specjalnie popularna. Bo co? Ani nie IPA, ani nie Black IPA i wszystkie Brown IPA były takie karmelowe i takie ciężkie i takie... No pachnie przede wszystkim kawą. Nie dziwota, ale jaką kawą? Jakie nuty kawowe tutaj czujesz? Tak jakby powiedzieć, czuję chmiel. Ale jaki chmiel? Jakie nuty z chmielu? Już nie jestem ekspertką od kawy, ale zgadywałabym, że to jest kawa południowoamerykańska. Na pewno to nie są nuty kawy afrykańskiej żadnej. Bolivia Don Carlos, no to tak. No tak, no zapomniałam, że przeczytałeś. Ale tak, no pachnie zdecydowanie jak kawa z Ameryki Południowej. Nie żebyśmy byli specjalistami od kawy, ale trochę pijamy kawy. No od kiedy kupiliśmy ekspres, to pijamy ciekawsze kawy. Taka orzechowość. Tak, są nuty orzechowe, czekoladowe. Nie, raczej nie poszło to w owoce. Nie. No pasuje to do profilu piwa. Do ciemnego piwa jak najbardziej. To jest zawsze bardzo ciekawe, jak łączy się kawa z IPą, bo piliśmy naprawdę bardzo różne IPy z kawą
I czasami ta kawa odstaje mocno od reszty piwa, a czasami się fajnie komponuje. Na przykład świetne było z przetwórni chmielu, chociaż to była chyba APA akurat, no tak, ale, to była APA. Ale powiedzmy, że w tej samej rodzinie, przepuszczona przez Randala z kawą, gdzie tej kawy nie było w smaku, była tylko w aromacie. Tak. Waszczukowe, DDH, IPY z różnymi kawami, to przynajmniej ze trzy różne były. Pamiętam kiedyś, pierwsze piwo, jakie piłem w tym stylu, to była IPA z Michelera z kawą. To było wow, to ma sens nawet. Więc oczywiście trzeba dobrze dobrać kawę. No łatwiej jest w piwie ciemnym, gdzie to jest bardzo naturalne połączenie, ale w IPie, jak się wyciągnie fajny aromat, taki rzeźki, owocowy, które niektóre kawy potrafią dawać i połączy to z chmielowością, to naprawdę może być sztosik. Jest ten charakter IPy zachowany. No. Jest cytrusowe w ogóle to piwo. Mimo, że pachnie kawą głównie, to w smaku są cytrusy. To takie dosyć słodkie cytrusy. Ale ta słodycz jest kontrowana przez sól, która nie jest wyczuwalna jako sól jako taka, tylko taka mineralność, która też fajnie stanowi kontrę. No, 3/5 goryczka, no nie powiedziałbym. Ale znaczy, dobra, jest niezła goryczka, szczególnie biorąc pod uwagę to, co Funky Fluid zwykle wypuszcza. Tak, jeżeli 5/5 to jest wyczuwalna, no to tak. Nie, no, przesadzam. No jest trochę goryczki. Natomiast samo piwo jest wyraźnie bardziej gęste, ma sporo ciała. No słód owsiany, słód żytni w składzie, 24 belgie, no to musi mieć ciało. Ale jednocześnie finish jest taki dosyć czysty. Nie jest zaklejające. No, fajny balans ma. I tutaj i ta kawa, i ta sól, no, że to wszystko tak ładnie balansuje, powoduje, że piwo jest dosyć pijalne. Dużo się w nim dzieje. Charakter Black Ipy jest zachowany i nawet ta goryczka jest i no, fajne, naprawdę fajne piwo. I to, co dzisiaj wypiliśmy, to mi przypomina, że jednak tak, Black Ipa to jest to. Nie ma ich aż tak dużo, ale tak, to jest dobre. Jakby było dużo na rynku fajnych, fajnie nachmielonych, solidnie nachmielonych na goryczkę i solidnie palonych Robust Porterów, takich od 4 do 6 alko, to głównie bym to pił. Niestety w Palatu nie możemy co chwilę mieć Mephisto, więc trzeba pić Black Ipy. Biedny. No. Czy wy też uważacie, że Black IPA to jest najlepsza IPA? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Dzielić się nami. A my się widzimy. Za czas jakiś.